Cześć, witajcie w naszym filmie, który przygotowaliśmy specjalnie na Arduino i Raspberry Pi Days 2020 na temat naszej maszyny, którą nazwaliśmy jak? Nazwaliśmy ją MSF Slider. Jest to nasze małe arcydzieło, które stworzyliśmy wspólnymi siłami. To jest Kamil. A to Franek i zapraszamy Was do naszej krótkiej prezentacji. Ogólnie rzecz biorąc, jest to programowalny slider z głowicą pan i tilt do zastosowania z kamerami, filmowymi aparatami itd. Można go użyć naprawdę w wielu, wielu przypadkach, zaczynając chociażby od animacji stop motion, ze względu której najbardziej chciałem tą maszynę zbudować, w timelapsach, na planie filmowym, do takich specjalnych ujęć, gdzie potrzebujemy bardzo precyzyjny ruch i aby był zwłaszcza powtarzalny. Wtedy możemy sobie nagrać ujęcia warstwowe, uzyskując naprawdę ciekawe efekty. Jak steruje się naszym urządzeniem? Mamy zasadniczo dwie opcje. Jedna z nich to napisana przez nas autorska aplikacja na iPada, a druga za pomocą programu Dragon Frame służącego do tworzenia animacji poklatkowych. Przyjrzyjmy się może bardziej dokładnie samej aplikacji, którą stworzyliśmy. To, co teraz widzicie, jest to główne okno, które zobaczycie po jej odpaleniu. W pierwszej kolejności możemy sobie kliknąć Connect, aby podłączyć się do naszej maszyny. Jak widzimy, zielona kropka sygnalizuje, że udało się to. Następnie Calibrate, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy. Po pierwszym odpaleniu maszyny, maszyna przejedzie wszystkie swoje zakresy, aby się skalibrować po prostu i zwróci nam informacje do aplikacji. W tym momencie jesteśmy w stanie sterować nią za pomocą joysticku w stanie rzeczywistym. Zresztą widzimy to też na animacji powyżej. Następnie możemy przejść do zakładki Playback. W tym trybie możemy wykonywać animacje stop motion oraz timelapse. Najpierw przejdźmy do trybu online. Maszyna ustawi się w trybie gotowości. Z tego miejsca możemy sterować ruchem całej maszyny po jednej klatce, to znaczy o jeden fragment. Lub puścić całą sekwencję za pomocą guzika play, co ileś sekund maszyna będzie się przesuwać. Następna zakładka to keyframes. Tutaj definiujemy nasze klatki kluczowe poprzez dodanie ich za pomocą plusika. Ustawiamy każdą z osi, definiujemy klatkę, w której ma się znaleźć. Ostatnia natomiast zakładka to sequence, w której za pomocą krzywych definiujemy dokładniej wygląd naszego ruchu. No dobrze, zobaczmy może teraz, jak ta maszyna sprawdza się w pracy w poszczególnych trybach. No dobrze, myślę, że wypadałoby teraz powiedzieć coś więcej na temat kwestii technicznych. Odpowiadamy w tej maszynie za mechanikę, jej design, elektronikę oraz oprogramowanie. Sama maszyna sterowana jest przez popularny chip Atmega 328P występujący w Arduino Uno. Taki też użyliśmy z bootloaderem na pokładzie. Następnie po zbudowaniu prototypu na breadboardzie przenieśliśmy go na PCB, aby zaoszczędzić miejsca i aby wszystko miało ręce i nogi.
planujemy dalej rozwijać ten projekt, bardziej traktowalibyśmy to, co zaprezentowaliśmy w formie prototypu. Z takich poprawek to jest chociażby głowica, czy nowy sterownik dla osi PAN, dzięki czemu cała maszyna będzie bezdźwięczna i nie będzie przeszkadzać na planie filmowym na przykład. No nic, ja mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję do usłyszenia.